Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj będziemy przerabiać nowy temat przetwory. Dzisiaj wsadzimy sobie do słoików paprykę kolorową. Przyda nam się na pewno w zimie, gdy ceny poszukują w górę, otworzyć taki swój słoiczek ze swoją papryką. Potrzebne składniki: różnokolorowa papryka, w tym warto troszkę parę papryczek chili dać, dosyć sporo soli, biała gorczyca, pieprz czarny lub kolorowy w ziarnkach, ziele angielskie, gorczyca czarna, kolendra, liść laurowy i oczywiście troszkę cebuli. Paprykę myjemy, oczyszczamy z pestek, kroimy w czwórki lub ósemki. Bardzo musimy uważać na paprykę ostrą, żeby sobie oczu nie zatrzeć. Naprawdę trzeba bardzo uważać. Cebulę obieramy, tniemy sobie w takie półkrążki i rozkładamy sobie nasze przyprawy. Tak, gdzieś jeden listek laurowy, parę ziarenek pieprzu, no i resztę tych przypraw, co tam mamy, co lubimy, wkładamy sobie do słoika. No i wcześniej paprykę musimy sparzyć, żeby po prostu na więcej do słoika weszło. Oczywiście słoiczki sobie sprawdzamy, zakrętki, żeby nam się trzymało, żeby później nie było tak, że wszystko by musieli wywalić, bo były denka nieszczęsne. Już mówiłem, do garka nalewamy sporo wody, duży garnek musimy do tego użyć, rzucamy wszystką paprykę, musimy ją sparzyć, żeby po prostu zmniejszyła objętość i lepiej nam się później układało na naszym słoiku. Także sobie nastawiamy w garku wodę mocno osoloną, którą będziemy zalewać nasze papryki. I czekamy, aż się nam zakotuje. Możemy po troszkę do każdego słoika dać naszej cebuli rozdrobnionej. Ile lubimy, ile chcemy, tyle sobie damy tej cebuli. Możemy sobie wsadzać, ile chcemy. Tu możemy sobie nie żałować. To będą nasze słoiczki, nasza papryka, nasza produkcja prywatna, domowa. Jeszcze nam tego nie zabraniają. No i możemy przy tym etapie także powsadzać nasze ostre papryczki po kawałku, jak już wspomniałem, bardzo uważać, żeby sobie oczu nie zatrzeć, bo jest bardzo niebezpieczna papryka. Panie Bogusiu, znowu się panu coś pokurczyło. Co się mi pokurczyło? No papryka normalna, zawsze papryka się skurczy. No. Już nam się ta papryka ugotowała, odlewamy wodę, troszkę wystudzimy i będziemy pakować, ładować, wsadzać do pełna, do słoików. Są produkty, które się kurczą, ale są także niektóre produkty, które tęcznieją podczas obróbki termicznej, na przykład parówki z wypełniaczem z soją, tak zwanym. I ładujemy nasze sparzone, pokurczone papryczki kolorowe do słoiczków. I tym sposobem nawet coś bardzo pokurczone żeśmy powsadzali do słoików. Tym razem to była papryka kolorowa. Ubu dubu, coś tam spadło. I teraz bierzemy, zalewamy nasze papryki gorącą, dosyć mocno osoloną wodę, tak żeby nam poprzykrywało papryczkę po prostu. Zakręcamy później denka, oczywiście muszą być szczelne i będziemy pasteryzować, czyli gotować, żeby nam chyciło. Ja tu miałem około 5 kg papryki, wyszło mi około 15 słoików. Słoiki z papryką już mam zalane dosyć słoną zalewą. Wody użyłem około 5 litrów. Teraz tylko wystarczy je zapasteryzować i na zimę jak znalazł własne domowe przetwory. I oto efekt finalny naszej pracy. Papryka kolorowa, domowa, pasteryzować trzeba około pół godziny. Miło mi było wirtualnie gościć u Państwa w domu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.